Przerwa za nami, proszę Państwa. Przed nami rywalizacja w drugiej serii na Lisgard z Bakken. HS 138, 30 zawodników już przygotowanych do startu. Rozpocznie to Wimo Wikolekan Stałen, zakończy Janusz Wietrzy Balkon. W międzyczasie wielu naprawdę wybornych skoczków, proszę Państwa. Przypomnę, że Janusz prowadzi o 1,6. Ty już nie liczysz na początku, to sprawdziłem sobie wcześniej, jaka jest przewaga. Panowie, no moim zdaniem, nie wiem czy ze mną zgodzicie, tutaj do walki o zwycięstwo możemy śmiało do Mikołaja Jarosława pierwszą siódemkę zaliczyć. Czy co wy na to? Chyba się z tym zgadzam. A kto waszym zdaniem tutaj ma szansę dzisiaj największą, żeby wygrać? No nie patrzmy na miejsce. Kto tutaj te zawody wygra? Obstawiałbym Antla Leinena. Tak samo ja. Jeszcze ten basefuck mnie intryguje, bo coraz lepiej zaczyna skakać. Coraz lepiej, Norwek. No. Tak myślę, że Joma to jest taki czarny koń, mimo że on jest na drugiej pozycji, tak? Ale ma znaczy, szansę ogromną. Ja nazywanie Jomata czarnym koniem to jest tak troszeczkę hańbiące dla niego, to jest obrońca tytułu Pucharu Mediamond. Niby tak. No właśnie. Ostatnio na razie nic za bardzo nie wygrywa, tak? Także... Ciekawie będzie się zapowiadała miejsce, walka o miejsce w dziesiątce, bo tutaj oj, nawet masa. Zawodnik Fenix Tarotsen jest w stanie walczyć tutaj o miejsce w dziesiątce. Tak, to jest 7 z kawałkiem. Pytanie od Artura. Czy będzie dziś konferencja prasowa? No będzie, jak najbardziej. Wymienimy tutaj się opiniami, jak najbardziej zachęcamy tylko, żeby tutaj byli chętni do zadawania pytań, bo inaczej będzie bezsensowne jej przeprowadzanie. Rozpoczyna wszystko. Wimo Wikolekan Stałen tak fartownie awansował do tej drugiej serii. Michał Polżadek mu ten prezent sprawił. No i zaczyna Estończyk tą drugą serię i zaczyna ją w dziwnym sposób. Nieciekawym stylu. 120 albo powiem, że ciekawym stylu nawet. Bardzo mocno nim machało w powietrzu. No to spójrzmy. I pan realizator też się pogubił. Pogubił się, dokładnie. Tutaj Dawid, Mediamond Cup jest lepszy od FIS-u. No to miło to jest czytać, Dawid. Bardzo miło jest to czytać. Generalnie zgadzamy się z tym oczywiście. Zobaczmy jeszcze raz na Wimo Wikolekan Stałena. Bardzo, bardzo niespokojnie w powietrzu. Szarpany lot taki, no. Ale punkty będą, ja myślę, że ktoś będzie jeszcze w stanie skoczyć gorzej od niego. No to niziutkie. No ale 18,5 od Słoweńca. Tak chyba na pocieszenie. Proszę Państwa, spójrzmy raz jeszcze, tutaj realizatorzy znowu się pomylili. Zobaczmy raz jeszcze, jak Wimo Wikolekan Stałen skakał. Miał kapitalne warunki do tego, żeby oddać daleki skok, no ale nie wyszło. Bardzo szarpany lot. I Estończyk poniżej 130 metrów, krócej niż w pierwszej serii. Dokładnie tak. I teraz proszę Państwa, kolejna Hiro Bumotakiego, no to jest zawodnik taki, można powiedzieć, nawet nie wiem co powiedzieć, taki nijaki, po prostu sobie skacze, no. Średni jest mediamondowy, ale ten skok może być niezły. No, wy ładnie leci. No proszę, jakby chciał zaprzeczyć temu co powiedzieliśmy, 135 metrów, 18,5 i 18,5, takie noty będą wliczone do jego noty. Oto raz jeszcze Hiro Bumotaki. I to bardzo poprawny wynik. Bardzo poprawny wynik tego zawodnika. Realizatorzy dzisiaj... Tacy nie swoi. No w ogóle, w tym Lillehammer zawsze ci realizatorzy mają problemy z tą transmisją. Może pora wymienić tych realizatorów zatrudnieni przez telewizję NRK, czyli państwowego nadawcę. Być może dlatego. Jens Kastel. Bardzo słabo w pierwszej serii. Bardzo słabo. 133 metry. No i jaki ostatni Lucky Loser awansował do drugiej serii. No ale teraz powinien się poprawić, bo leci dosyć wysoko. Proszę bardzo, jeszcze ładnie wylądowane. 142 metry. To jest chyba poziom, jaki Jens Kastel jest w stanie prezentować. No w pierwszej serii mocno chciał zaprzeczyć, że ma umiejętności. No i w końcu Jens Kastel, no i tutaj monitor. Coś na monitorze się tam pojawiło. Syfy. W końcu skoczył na swoim poziomie Niemiec. Klarensy. No ujęcie z Dorna. Wysoko ten Dorn umieszczony. Albo to może taki Spider-Cam. Może Spider-Cam, no może też tak być, aż tak wysoko. No, to... Helikoptery, tam to widać, na pewno widać. Oj, wysoko latają.
Proszę Państwa, Łukasz Sienkiewicz, no. Łukasz nie najlepszy. Nie najlepszy skok tej serii pierwszej. No, pokaż Łukasz, co potrafisz. Trafił z odbiciem, dobrze, no i teraz tylko, żeby dalej polecieć, nie, no nie. No nie, nie, nie. Końcowa fala lotu znowu nie najlepsza, 133 metry. 20 od Norwega, ale co z tego, jak skoczył bliżej niż w pierwszej serii? Uważam, że 20 od Norwega, bo tutaj mocno przesadzona, tak mówiąc sprawiedliwie. Skastel 140 metry. No i tylko 20 wygrał z Hirobu Matakim, Łukasz Sienkiewicz. Juho Kutanen, to jest zawodnik, który jest w stanie skoczyć dalej niż w serii pierwszej. No, widzimy znowu takie szarpane wyjście z progu Fina, no i będzie wiatr, drugi. Wiatr prawdopodobnie. Straszny. Niemiec 19,5. Sędzia Michał Kahn, natomiast Michał Koziolek daje mu 18,5, czyli rozbieżność sędziów, no spora. Punkt to jest moim zdaniem duża rozbieżność. Teraz Sawyer Lokero. Niska na siebie jakoś taki ten Lokero. Dziwny w tym sezonie jest. O, jak to mówi kolega, dawaj Arbus. No ale Arbus też w tym drugim skoku niewiele zwojuje. Nie jest, to soczysty Arbus. Nie jest to soczysty. Niedojrzały Arbus. Jeszcze w sezonie. Tak zwany niedojrzały, czerwony, czyli zielony. 270. Chyba, odwrót. No tak, niedojrzały, czerwony, czyli zielony. A, nie, to jednak. No dobrze. Arbus skoczył. 18,5, przyznali mu sędziowie. Ale jest przed Polakiem. No jest. Niewiele, ale jednak jest. Kobekobi. Kobekobi dosyć słaby ten skok w serii pierwszej, trzeba powiedzieć, jak na niego. Właśnie kombinezon też taki dziwny. Dziwny. Dziwne kolory sobie wybrał. A jeszcze w tym sezonie nie oceniali kombinezonu, więc mamy dzisiaj okazję to zrobić. No, słaby skok. Bardzo jego. Podobny do tego z pierwszej serii. 134. Ale no ty, zobaczcie. 59,5, no prawie nie, ideał. Moim zdaniem to troszeczkę naprawdę ci sędziowie dzisiaj dziwnie to oceniają. No zaraz zobaczymy. Sędziowie dla kurażu, tak? Może tak być. Kobekobi. To lot niby taki spokojny, tak? Spokojny, no taki. Ja poczyty słyną z dobrych, no ale no tutaj, no nie, no to nie jest skok 20, no. Też lądowanie naprawdę kapitalne było. 20, 19,5, 19 to chyba najbliższe noty. Chyba tak. Temu, co powinien dostać. 3 razy 20, no dziwne, te noty teraz Kaimo Ortensen. Dosyć daleko jest Duńczyk po pierwszej serii, dopiero 23 miejsce. Ale wydaje mi się, że jest w stanie to odrobić. Znaczy no. Chociaż trochę odrobić, teraz Trafił. Kapitalnie! Ale czy na miejsce pierwsze? Tak, tak jest, tak. 141 metrów, 287,2. Czyli można powiedzieć, ci lepsi troszeczkę w drugiej serii się poprawiają. 3,19 zaliczone. No to tylko mu pozazdrościć. No co? 134 metry pierwszej serii, teraz 141, 287,2. To jest jego wynik i to jest wynik dobry. Lądowanie. No też ta lewa. Późno podchodzi do lądowania, walczy do końca o metry. 287 i 2, 141. Brawo. Proszę Państwa, teraz kto przed nami? Adamus Mikolajskiewicz. No ciężka przeprawa teraz przed Adamusem. Ciężko, zobaczymy jak na progu, ma warunki bardzo dobre. Trafił. Trafił Adamus, będzie to 140 metrów. Nie. Chyba 138, tak jest. 19,5, 19. Najwyższe noty od sędziów niemieckojęzycznych, czyli od Fischera z Austrii i Kana z Niemiec, 282,4. Mikolajskiewiczus za Kastelem i za Kaimo Ortensenem, a teraz Lasse Kalisen. No tak, powiem sobie troszeczkę dziwnie, jak Kalisen skacze jako dziewiąty w drugiej serii. Widać, że forma jeszcze nie taka, jaka być powinna. No i te wyjście z progu też takie niemrawe, dosyć pasywne. No ale skok po dobry skok. Ale też nie na miejsce pierwsze. Na drugie. 140 metrów, 19,5, 286,1. No i powiem tak. Raczej
Raczej nie inaczej. Lasse Kalisen znowu będzie poniżej oczekiwań. Poniżej oczekiwań. Dziesiątka za nami, proszę Państwa. No i dobre skoki w tej dziesiątce. Trzy skoki powyżej 140 metrów. Ortensen, Kalisen i Kastel. Mikołaj Skiewiczus za nimi. Teraz tą dziesiątkę rozpoczynać będzie Fenix Tarotsen. I tutaj w tej dziesiątce też dobre nazwiska jest Tarotsen, Nurmsalu, Baranow, Hartmann, Denotantor, Kormoran, Debilak, Vogt, Putansau. Tarotsen teraz będziemy mieli na pewno Duńczyka na prowadzeniu. To jest taki stały tekst Madiemondu. Na pewno będzie Duńczyk na prowadzeniu, tylko nie wiadomo który. Fenix Tarotsen. Trochę słabsze warunki. Ale trafi. Na progu też nie. Będzie ponad 140. No nie wiem. 139, 140, 139,5. Dobre noty. 19,5, 20, a więc dwóch Duńczyków na prowadzeniu. Czy zasłużenie? Zaraz zobaczymy. Dobrze w powietrzu to wyglądało. No taki spokojny, dobry, poprawny technicznie skok w wykonaniu Feniksa Tarotsena. Niezła forma tego zawodnika na początku sezonu. Ale chyba straci miano Duńczyka, który jest na najwyższym miejscu. Raczej Joe Matt po tym konkursie stanie się tym zawodnikiem w barwach Danii, który będzie to miejsce miał najwyższe. Teraz Karel Nurmsalu. Jest Katar. Ma okazję być wyżej od Kalisena, tylko trzeba skoczyć pod 140 metrów w tej próbie. No i Karel Nurmsalu, czy to... No nie! No i to bardzo słabiej niż w serii pierwszej. 133. Oj, duży spadek. Wow. 273,6. Wszyscy sędziowie po 19. W tym momencie Karel Nurmsalu, proszę Państwa, no ląduje na miejscu 8. Słabiutko. Zanim jest już tylko Lokero, Sienkiewicz, Bumotaki i Wimowi Kolekan-Stałen. Kozy nie dostanie. No nie, tym razem koza nie dla niego. I teraz Mariusz Kamieniuk. Mariusz Kamieniuk, dobry występ. To jest niespodzianka. Dobry występ, dobry pierwszy skok. Ciekawe, czy to powtórzy teraz w drugiej serii, no ale chyba nie. No nie. Będzie nawet za kraja Nurmsalu. Oj, 12, 268. Dwa podstawowe błędy. Po pierwsze, że za bardzo pionowo był, prawda, już tak na drugiej części lotu. I druga rzecz to jest to lądowanie za szybkie. No, to takie błędy techniczne bardzo dla amatorów. Dla amatorów, proszę Państwa. No i tutaj ten wynik też jak trochę dla amatorów, bo Bimo Wikole Kanstałem już tylko za nim. No bardzo się starał przegrać z Rekanstałenem, ale jednak nie wyszło. No i kolejna Martina Jestermnisen. Moim zdaniem Martin będzie w stanie tutaj w tym skoku poprawić się, bo on zawsze drugi serii. No dotrwał do tej dziesiątki, no. Może ten skok mu da tą właśnie. Chyba jednak nie. Jakiś imponujący skok. Będzie dobry skok. No, ale wyciągnął 140 metrów, no. 287,1. No i powiem, jak powiedziałeś, to nie będzie jaki skok? Nie pamiętam. Imponujący? Imponujący. A imponujący. No i oto Martin Jestermnisen. Co ty mu imputujesz? No właśnie, ja nie wiem. No to jest taki niski, taki niski skok. Nie zapowiadało się kompletnie na tak dobry skok. No i myślę, że wprawdzie, że teraz jest drugi, to jednak swoje pozycje... Ta dynamika mu na wyjściu ze skoku, tak, dała mi się wydaje, to właśnie taki dobry rezultat. Tak, 98 to jeden z lepszych wyników. I to jest, proszę Państwa, w tym momencie rozdzielenie Tarotsena i Ortensena, czyli Ortensen jest ten mnisiem Tarotsen. No i teraz Juri Baranow. No. Dosyć daleko po pierwszej serii był Kazach. Dopiero 16 miejsce. Tak, w normalnych warunkach to jest wysokie miejsce na Kazacha, ale nie na Juriego Baranowa. No ale duże szanse na awans do dziesiątki. Tylko trzeba skoczyć teraz dobrze i ponad 140, a tego nie będzie. Oj, króciutko. No to dzisiaj pogrążył się Juri Baranow. No i czy on wygrał z Lekanstałenem w ogóle? Chyba nie. 125 metrów, no to dzisiaj duża wpadka. Na warunki miał. Duża wpadka Baranowa i Polżatka, bym tak powiedział. Miał dobre warunki. No dzisiaj Baranow fatalnie. Naskoczył, jak skakał kiedyś. A może po prostu za bardzo wczoraj na tym bankiecie pobalował.
No i tak zwano. Główka boli. Główka boli. No, był widziany wczoraj w towarzystwie, a wygrał jednak, zobacz, o 0,4 z Lekan Stalenem, jednak jest wygrał. Przed. Był wczoraj widziany w towarzystwie Feliksa Papryki. Aj, no to może główka boleć. Może boleć, no. Feliks Papryka wczoraj trochę poszalał. Z baraninką, no. Teraz Jan Hartman. No więc Słoweńcy po raz pierwszy w drugiej serii w tym sezonie. Więc może to jakiś dobry prognostyk. 167,5 w pierwszej serii. No i zobaczymy, czy się poprawi Hartman teraz. Jest w stanie się poprawić. Szarp po wyjściu z progu, dobry skok. No ale to będzie krótszy skok niż w pierwszej serii. No to dobre. 20 dla Słoweńca, no ale spadnie w tej klasyfikacji. Jednak reprezentant Słowenii jest w tym momencie już za Kastelem, Kalisenem, Tarocenem, Jestem Mnisienem i Ortensenem. Teraz, proszę Państwa, Irok Denotantor Cormoran. Ależ ma warunki. No proszę bardzo, on to widzi, on to wyczuł, no i teraz będzie leciał, ja pewnie jak najdalej. Trafił, oj, ale błąd popełnił, teraz będzie Irok daleko. Będzie daleko. Oj, jak daleko. 143,5 metra Irok Denotantor Cormoran. 296,1 to jest, proszę Państwa, wynik niesamowity. A tam jeszcze widziałeś, Apoloniusz, na pewno, że on popełnił błąd w locie, że gdyby tego błędu nie popełnił, tak nie szarpnął w podróbnecie. Bardzo agresywnie chciał się położyć na narty, tylko że mu te narty uciekły. Ale szybko to skorygował, no i był w stanie osiągnąć tak imponującą odległość. No ten Irok to jest jednak... To jest jednak lis, jeszcze z telemarkiem wylądował. I to jest, proszę Państwa, dobre noty po 19, 296,1. No i jaka przewaga. Ależ jaka przewaga, można powiedzieć, 9 punktów. Duńczycy zdominowali teraz czołówkę. Tak jest. Tak znowu się zrobiło nam taki biały, biało-czerwone góra. Teraz jaka debilak, no i będzie ciężko teraz przeskoczyć Iroka. Myślę, że Irok jest w stanie wskoczyć teraz nawet do dziesiątki. Ale warunki są dobre, cały czas dobre warunki. Trafili ci zawodnicy teraz. No i zobaczymy, co pokaże debilak, no nie. Ojej. No nie. No nie. Zawarił sprawę, debilak pójdzie w dół, 134,5. Widać, że Słoweńcy coś tam na początku sezonu u nich nie gra. No, zaczęli się kwalifikować do drugiej serii. To już jakiś sukces. Hartman wyprzedził debilaka. Jest progres. Pogodnie z rachunku. Mikołaj Skiewicz dzisiaj między Słoweńcami, więc będzie przyjemny. Proszę Państwa, teraz Filipe Vogt. Filipe Vogt nie skakał latem. Powrócił do rywalizacji w niezłej formie, ale to jeszcze nie jest ta forma, na którą go... Oj, przepraszam, cofam, co powiedziałem. Lekan Stalen awansuje? Nie. No nie, wyciągnął. 12 miejsce, 274,5. Kauko Putansau teraz, proszę Państwa. 9 miejsce w kwalifikacjach. Około 9 powinien się też zakręcić w zawodach. 11 po pierwszej serii, 139,5 metra. No i czy po prostu. I wysoko. Będzie daleko, dobry, ale za Irokiem. Za Irokiem, 141 po 19 i 18. Bardzo dobra nota łączna. I pół. 294,1 to nie coraz jest zła nota. Coraz lepiej spisuje się Kauko Putansau. Latem naprawdę świetne skoki tego zawodnika, aczkolwiek bardzo nierówny z tego słynął. Teraz Kauko. A więc w tym momencie drugie miejsce Fina. Koalicja Krzyży z przodu, duńsko-fińska. Adolf Stalinsberg to jest taki człowiek, który raczej w koalicję nie wchodzi. Radzi sobie sam. No i zobaczymy, czy wyprzedzi tą koalicję duńską. Na pewno stać go na to, ale czy jest w takiej formie, żeby skoczyć tak daleko i wyprzedzić Iroka? No nie. Będzie trzeci albo czwarty. Trzeci, 139, 19,5, 19. Austriak Fischer dał 20. No, wydaje mi się, że tutaj chyba przypadku nie ma. Docenił swojego rodaka. Docenił, dokładnie, tak. No, wielki spróbował dać. To by tam mu dali. No. No dobry, spokojny lot, ale to jeszcze nie jest ta forma. Brakuje tego błysku Adolfowi, który myślę, że będzie się pojawiał na skocznych mamucich. I w tym momencie Adolf Stalinsberg za Putansau przed Ortensenem. Kuzajmach Mavia Mahir, 9 po serii pierwszej.
I tutaj już, proszę Państwa, no może to jeszcze nie jest walka o zwycięstwo, ale myślę, że podium jak najbardziej, bo to jest strata, no, 7 punktów. 7 bez grosza, tak bym powiedział. Kuzaj Mahmawia Mahir. 9 miejsce. No i co pokaże Francuz? Stać go na pewno na objęcie prowadzenia, no, ale no, czy z może... takim błędem na może... progu? No, no nie. Nie. Jednak nie. 138 metrów, czwarte miejsce. Tym razem krócej. To jest taki, powiem szczerze, średni skok. Średni skok. To jest w tym momencie miejsce czwarte, więc przegrywa i ze Stalinsbergiem, i z Putansau, i z Denotantorem Cormoranem. No i rok coraz bliżej tamtej czołówki. Przed rokiem, przypomnę, był tutaj drugi w tym drugim konkursie. Jarko Kimszasenen, czyli czyżby pierwsze miejsce w dziesiątce w tym sezonie. Pamiętamy, fatalny występ w pierwszych zawodach, 30 miejsce. Wiatr ma dobry. Czy wykorzysta? Agresywnie w locie Kimszasenen. Dobrze, chyba drugi. Czy będzie? Będzie trzeci. Noty. 293, naprawdę minimalnie tam. Niskie noty dla reprezentanta Finlandii, zaraz zobaczymy dlaczego. Tak, radził sobie z Lisgard, z Bakken. Jako Kimszasenen, no to nie jest dla niego żadna nowość, skakanie na tej skoczni. On już przecież od drugiego pucharu Mediamont nam się pokazuje z przerwą na szósty Mediamont. Lądowanie, no, nie najgorsze. Wydaje mi się, że gdyby dostał wyższe noty, to tutaj sędziowie by go jakoś za bardzo nie skrzywdzili. 293,4. Dwóch Duńczyków, znaczy jeden Duńczyk i dwóch Finów. No i proszę Państwa, Mikołaj Jarosław. Przypomnę, Mikołaj, jeszcze raz przypomnę tobie, 147, bo jest w stanie tutaj skoczyć, więc teraz, no nie ma siły, żeby skoczyć, teraz mniej, znaczy no jest, ale trzymajmy kciuki za Mikołaja, oby to był skok, który teraz da satysfakcję i nam, skok nie powiedzieć, żeby powiedzieć, nie ma siły na Polaka, o. Trochę bardzo tam pasywnie po wyjściu z progu, dawaj, no chyba będzie zmiana lidera, jest, 140,5. Tak samo jak w serii pierwszej, ale powiem dwa równe szczerze, skoki, no. Dwa równe, dwa dobre skoki, ale i w jednym, i w drugim moim zdaniem jednak czegoś zabrakło. No, wszedł do drugiej serii, skoczył dwa razy dobrze wczoraj. Niestety nie udała mu się ta sztuka. Bez punktów Mikołaj. No dzisiaj co najmniej siódmy. Co najmniej siódmy, ale też... Też powiem szczerze, spodziewałem się więcej. Już nie narzekajmy, dwa razy po 140 metra. Skakał tu dalej. Noty po 19, 297, o 90 jest Mikołaj przed i rokiem Fantorem Cormoranem. Bartosz Walasek, czemu takie emocje? O co chodzi? Sujnym sami, no proszę Państwa teraz, no. Oj, ten pan może teraz wylądować może na ostatnim miejscu. Ale nawet może też tutaj namieszać. No. Można się wszystkiego powiedzieć. Wszystkiego, to już jest naprawdę dzikus niesamowity. Oj, dobrze, dobrze, kapitalnie trafił. Będzie daleko! Ojojoj, jak daleko! 145 metrów. Ależ dał. Ależ daleko, 305,1. No to panowie... Ależ zawiesił poprzeczkę, no. Czyżby pozamiatane już? Czy to jest jakiś taki z gatunków skoków, po którym można powiedzieć jest po robocie? Najdłuższy skok konkursu. No, będziemy teraz wszystko tylko idealnie odliczać, z progu piękne. Odliczać zawodników, których on będzie pokonywał. A będzie ich tutaj. Będzie ich tutaj. Zobaczmy nas jeszcze jak Saminorej. Fantastycznie leciał, wysoko leciał. Wysoko, to jest parę dobrych metrów nad zyskokiem. Nieruchomo, jak posąg w powietrzu. Jak Stoch. Jak Kamil Stoch. No i to lądowanie idealnie. Dobre, jak lądowanie na taką odległość. Telemarkiem. Teraz jeszcze spójrzmy na to z innego ujęcia, bo tutaj nie, jest na co patrzeć. A nie miał jakichś niesamowitych warunków. No chociaż... No, dobre no, warunki. Dobre warunki. Ale wyjście z progu nie było mocne, to właśnie. Tutaj takie 90,5 km na godzinę to nie jest taka straszna siła. No, oczywiście, że bardziej były mocniejsze, ale skoczył. Ale technicznie, tak? Po prostu... To jest jednak... Pokazał klasę. Cały Saminorej. Może się po nim spodziewać naprawdę wszystkiego. I teraz pisał się rewelacyjnie. A więc 305,1, to już pamiętam. Chyba wczoraj z taką notą to by wygrał konkurs. Wczoraj pamiętam, że trzeba było mieć 300 punktów, żeby stanąć na podium. Zerknijmy, jak to wyglądało. Nie wiem, coś mi się kojarzy na 304 z kawałkiem. No to zobaczmy. Wczoraj, żeby wygrać, trzeba było mieć 302,5. Więc wczoraj by z taką notą wygrał o 2,5 punktu.
No to zobaczymy, proszę Państwa, wysoko postawiona poprzeczka, bardzo wysoko. I czy Zdiskas jest w stanie skoczyć? Myślę, że dla niego większej motywacji niż pokonanie Saminoreja to chyba nie ma. Zobaczmy. 142,5 metra pierwszej serii, no ale teraz trzeba bardzo daleko skoczyć, żeby... Co ten Zdiskas pokaże? ...na prowadzenie, no i to może być bardzo podobny... Ale skok, daleko, ale krócej, krócej. Drugie 141,5 metra, 309, to jest nota, z którą wczoraj miałby miejsce trzecie. 309, no... Fantastyczny występ również i Zdiskasa. 4,2 punkta za Saminorajem. No, Saminorajem. No to powiem szczerze, będzie tutaj dzisiaj ciężko pokonać tego Litwina, ale ma trochę przewagi i Janusz Wietrzymalką, i Riku Pika Antalainen, więc tutaj jeszcze naprawdę nic nie jest powiedziane. Zdiskas przegrywa z Saminorajem, widzimy, przeszedł już tam Zdiskas, nie podał ręki Saminorajowi, to chyba nie jest przypadek. To jest perfidny zawodnik. Perfidny człowiek ogólnie. Tak. Anders Hurtado Bejsfak, Mikołaj Jarosław w najgorszym wypadku, siódmy, więc utrzyma swoje miejsce, ale poziom nam się zrobi niesamowicie wysoki. Bejsfak, czy będzie w stanie pokonać na swojej skoczni Suilima Saminoreja? No, odpalił Saminorej rakietę niesamowitą, a Bejsfak... O, no, za bardzo chciał! No ale zobaczmy na warunki, tak samo wiecie. No. Za bardzo chciał Saminorej. Widać, że był spięty, no i się rozpiął. No i się rozpiął, szkoda. Nie pierwszy zawodnik, który powinien taki błąd na tej skoczni. Powinien się rozpiąć już tam na belce startowej, żeby na luzie podejść do tego skoku. Ale szarpnął za progiem od razu po wyjściu. No i widzimy tutaj... I niestety. Ten najrówniej skaczący zawodnik w stawce popełnił taki błąd. No i spada daleko, dopiero 275,5 punkta. A na czacie trwa festiwal wyzwisk na Zdiskasa. Tu już chyba każdy tutaj psuje, każdy tutaj szkaluje na Zdiskasa. Mamy oko na jego kabinę. Tak. Bejsfak dopiero 19. A za chwileczkę na podium może stanąć Suilim Saminorej, ale teraz Riku Pika Antalainen. No i czy będzie w stanie wyprzedzić Saminoreja, czy po raz pierwszy w tym sezonie nie wygra? Nie ma takich warunków dobrych. No w pierwszej serii miał gorsze. 1-1-1-2 zaledwie mu wiało, a skoczył 143 metry, no i no, co zrobi teraz Antalainen? No. Wysoko, bardzo wysoko leci Finn, będzie dobry skok! Dobry, i czy będzie pierwszy? Drugi! 143-304,5! Ale równo, to jest znowu noty, notami no, znowu przegrał. Notami przegrał, na trzecie. Ja wam powiem szczerze, moim zdaniem za niskie noty dostał Riku Pika Antalainen. Już wiemy, że nie wygra pierwszego konkursu w tym sezonie, ale będzie też wysoko. Kapitalny skok Antalainena, to mu trzeba przyznać, znowu dobrze. Przegrał znowu notami za styli, za pierwszy skok i za drugi patrzcie, skok. Patrzcie, jak on wysoko leciał. Czy tu jeszcze można było coś wyciągnąć więcej? Zobaczmy przy lądowaniu, bo na razie lot jest elegancki. No to pięknie leciał, no. Za co mu zabrali te noty? Lądowanie. Późno lądował, no ale mimo wszystko. Dziewiętnastki to mu się należały, przynajmniej za tą odległość. Jak najbardziej. No ale kapitalny skok z Riku Pika Antalainen, 0,6 ogólnie skoczył tutaj dalej w dwóch skokach niż Suilim Saminorej, ale jednak nie wygrał, szkoda, lubię tego Antalainena, fajnie, bo jakby tak zacząć z trzema zwycięstwami. Joe Matt, Suilim Saminorej na podium za chwileczkę, albo Antalainen, albo Matt też na podium stanął, odwieczni rywale z poprzedniego sezonu jest, Joe Matt ruszył, gdzie jest w stanie skoczyć Duńczyk? No zaraz się okaże, gdzie czy będzie szachmat? Daleko będzie. Jeszcze po prostu! Ale kapitalny skok! 144,5 metra! 308,8. Ale no tak! Praca Joe Matt. Proszę Państwa. No panowie, gdyby on tego błędu nie popełnił, to gdzie on by doleciał? Pod rekord skoczni. To by było pod rekord skoczni. Gdzie on by doleciał, jakby nie popełnił tego błędu? Jakie wyjście! 99. Kapitalny skok Joe Matt. Ależ jest w formie. No więc... Wraca Duńczyk. Oj, ciężkie zadanie teraz przed Januszem. Oj, bardzo ciężkie. 308,8. Zauważcie różnicę przy lądowaniu. Pięknie. Trochę wcześniej podszedł do lądowania niż Antalainen, ale miał wysokość. 144,5. 308,8. No skok, proszę Państwa. Niesamowity. Ależ nota.
Ależ nota wczoraj, proszę Państwa, już Riku Pika Antalainen wygrał z taką notą, a tutaj jeszcze jest dwóch lepszych i Sami Norej i Joe Matt, ależ dzisiaj skalczą. No to teraz Janusz. No. Oj, 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 trzeba skoczyć niezwykle daleko. Tutaj będzie trzeba po prostu już zaryzykować ten skok. Trzeba ryzykować. To może być tak, nie ma co kalkulować. A może wiesz, jak się kończy ryzyko? Może się skończyć tak, że Janusz spadnie mocno w dół. Oby no, tak nie jeżeli, było. Jeżeli chce wygrać, no to musi położyć. Musi zaryzykować wszystko. Jest Janusz. Musi przełożyć. 150. Dawaj, Janusz! 153,5 punktu. Tyle trzeba zdobyć w tym skoku. Może to zdobyć, Janusz! Dobrze! No niestety! 139 metrów. Czwarty, 301,5. To był dobry skok, panowie. To był dobry skok, ale czegoś jednak w tym skoku zabrakło. Jak to mówi się, zbił fazę. Zaraz zobaczymy, czego zabrakło. Ajajaj. On dobrze wyszedł z progu, Janusz. Wydaje mi się, że znowu ten sam błąd w końcówce. Znowu bardzo pasywnie podszedł do lądowania. Podniósł narty, wytracił tą prędkość 96 km. Czy tu można było trochę zbyt agresywnie? Zbyt pasywnie, moim zdaniem. Mógł zaryzykować bardziej w tym skoku. Szkoda. Janusz Wietrzbalkom, no cóż, proszę Państwa, niestety nie będzie zwycięstwa. Nie będzie też podium w tym konkursie, czwarte miejsce. Mimo, że nota bardzo dobra, 301,5 punktu. Ja nie wiem, czy to nie jest wyższa nota niż we wczorajszym konkursie, Janusze. Wyższa? Chyba tak. Za bardzo się nie ma do czego przyczepić do Polaka, tak? Co tu nie wypaliło? Co nie wypaliło? Pierwsze miejsce? No, może gdyby nie był pierwszy. 301,5, szkoda, ile zabrakło do podium. No, 3 punktów. Dużo. Jednak ta trójka Antalainen, Sami Norej, Matt dzisiaj skakała po prostu lepiej, no nie oszukujmy się. Ale jest dobrze, proszę Państwa, 6, w 6 mamy 2 Polaków, więc nieźle. Więc jest naprawdę nieźle i Janusz wydaje mi się, że chyba 2. miejsce. Zobacz, co Polaków wzięli. Z Discus. No. Polacy mogą zlinczować z Discusa, zobaczmy, co jest tam na czacie. No, Dawid tutaj jest liderem obrażania z Discusa. Przypomnę, jutro również konkurs o 18 na mniejszym obiekcie. Jeszcze jak tam wygląda sytuacja z Łukaszem Sienkiewiczem, 26. W 10 jeszcze miejsce dla Stalinsberga, Kim Selena Butansu, Irok, zobaczcie, na 7 miejsce podskoczył, więc lubi ten obiekt. No i Kalisen 15. A jak wygląda tu ogólna klasyfikacja? Riku Pika Antalainen 260, to jest naprawdę dużo. W 3 konkursach stanął na podium. No dzisiaj nie udało się wygrać, ale zbliżył się tutaj do Janusza z Discus. I Joe Matt. Znaczy oni byli ex aequo, no, więc tak. Tutaj. No to już tylko 5 punktów. 3 z równą setką. No i potem już się robi przerwa w obejściu. Tylko 104 punkty, 102 punkty. Juri Varanow. A po 100 Stalinsberg, Jarosław, Sami Norej. Denotantor Kormoran skoczył do 10. No ale on już tylko 86 punktów. Myślę, że to się jeszcze może trochę wypłaszczyć. Powiem wam tak, że tutaj Antalainen mocno odskoczył na początku. No już po trzech pierwszych konkursach 94 punkty przewagi, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Łukasz Sienkiewicz 15, to jest dobre miejsce Polaka, 15 trzech naszych, to jest dobry wynik. Co tam dalej się dzieje? Na razie 1-2 taka sama jak w poprzednim sezonie. Na dole, ilu nam mamy jeszcze zawodników bez punktów? Jeszcze jest ich 10. No to zacznijmy takie pierwsze nasze tradycyjne, kto może punkty zdobyć, jak to nie. No Bastion. Tutaj są zdecydowanie dwaj zawodnicy, którzy na pewno zdobędą punkty. To jest tak, Szorjara zdobędzie punkty, na pewno. A no to nawet i trzej. Rajciger, Winino, myślę, że też punkty zdobędzie, nie ma opcji. Patrząc na to, jak on na razie skacze, no na ten moment bym nie powiedział, że on zdobędzie punkty. Znaczy wiesz, no bez przesady jednak, to jest zawodnik, który przecież jest 5. zawodnikiem Mistrzostw Świata do ubiegłego roku. Jack Schlum, myślę, że punkty zdobędzie, Butansu zdobędzie, Irkutsk zdobędzie.
prędzej czy później. A takich kandydatów do niezdobycia mocnych jest dwóch. Woli Esgarra Hoffnem i Bogdani Tobogan. Tak zobaczymy, co będzie na przykład po zawodach w Sapporo. O, na przykład, co tam się będzie działo, dokładnie. Dokładnie tak, proszę Państwa. No dobrze, więc to jest tyle na dzisiaj. Zaraz puścimy jeszcze filmik podsumowujący konkurs, czyli intro. Outro właściwie. Outro się mówi, że tak kulturalnie. Proszę Państwa, więc dla Państwa outro na koniec, a za chwileczkę konferencja prasowa. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy jutro na godzinę 18 na zawody na mniejszym obiekcie HS100. Póki co kłaniają się nisko. Do usłyszenia, do jutra. Tymon Blat, Apolonii Scott i Marek Rudziński. Dziękujemy bardzo.